Patrzcie, jaka to jest piękna ziemia. Te schodki prowadzą sprzed domu do części ogrodu, w której rosną wszelkie rośliny jagodowe. Nigdy nie nazywałam tego jagodnikiem, ale pewnie można by było, bo tutaj są maliny, borówki amerykańskie, agrest, porzeczki, wszelkie te rośliny jagodowe. I stwierdziłam, że wspaniale by było, schodząc po tych schodach i idąc przez tę część ogrodu, mieć z jednej i drugiej strony pole truskawek. Tutaj rosną truskawki, które same jakoś się porozsiewały po ogrodzie. Wiecie, truskawki puszczają takie wąsy, którymi przedostają się dalej. W związku z tym one przywędrowały tutaj właściwie ze skarpy, gdzie były zasadzone jakieś 40 lat temu, pewnie przez moją babcię jeszcze. Albo przez moją mamę zasadzone, które dostała od mojej babci. No i co? Cały czas tutaj sobie żyją. Mają się fenomenalnie, wcale jakoś nie podupadły, ale stwierdziłam, że dobrze by było im troszeczkę dołożyć tutaj innych truskawek i kupiłam sadzonki. Jak zwykle oczywiście popłynęłam z ilością, ich jest naprawdę bardzo dużo, ale z drugiej strony fajnie mieć dużo truskawek, więc co za problem, jak się ma miejsce. Zaskoczyły mnie, są fenomenalne, są ogromne. Zobaczcie ten system korzeniowy, to jest czemu. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Tu jest piękna, słoneczna, południowa ekspozycja, więc myślę, że to miejsce będzie dla truskawek rewelacyjne i będzie im tutaj bardzo dobrze. Nogę albo głowę. Uciekaj stąd. W sadzeniu truskawek właściwie ważne jest tylko kilka rzeczy. To, żeby im zostawiać wystarczająco dużo przestrzeni, czyli ten oddech minimum 20 cm. Po prostu nie sadzić ich tak strasznie jedne na drugich, bo wtedy nie będzie przewiewu i mogą bardziej chorować. I to, żeby miały miejsce, gdzie jest bardzo dużo słońca. I właściwie to są dwie takie rzeczy. Ja wiem, że jest mnóstwo poradników na temat tysiąca rzeczy, które można zrobić, żeby było lepiej truskawkom. Oczywiście zawsze dobrze im zrobi kompost, zawsze im dobrze zrobią jakieś takie organiczne, naturalne nawozy dla truskawek, ale prawda jest taka, że jeżeli nie macie planów na wielkie uprawy i że jeżeli nie chcecie, żeby to była taka farma truskawek, tylko wsadzacie sobie je gdzieś tam w ogrodzie, to wszystko nie ma aż takiego znaczenia. Ja w ogóle uważam, że ogrodnictwo czasami jest zbyt komplikowane, że te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są proste, bo rośliny chcą żyć i one zrobią wszystko, żeby żyć, te rzeczy są komplikowane i naprawdę nie przejmujcie się, po prostu czasami dobrą metodą jest wtykać, dajmy na to takie truskawki w różnych miejscach w ogrodzie i patrzeć, gdzie im się najbardziej podoba.
i tyle. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli je wsadzicie w jakimś złym miejscu, to one umrą w ciągu 3 dni albo w ciągu 1 sezonu. Po prostu może będą gorzej owocowały i wtedy można je wykopać i przesadzić na jakieś inne miejsce, gdzie zauważycie, że jest im po prostu lepiej. I tyle. Generalnie zasada jest taka, że rośliny lubią słońce i wszelkie owocujące bardzo lubią słońce, więc jeżeli macie do posadzenia truskawki, to może zróbcie to jeszcze tej jesieni, im będzie dzięki temu lepiej, bo jesienią wszystkie rośliny skupiają się na budowaniu swojego systemu korzeniowego, więc jeżeli teraz posadzicie te truskawki, to one się skupią na tym, żeby korzonkami porządnie wniknąć w glebę i dzięki temu będą piękniej kwitły i owocowały na wiosnę niż te, które byście posadzili na wiosnę. A druga kwestia, to nie przejmujcie się za bardzo. Ogród naprawdę wiele wybacza. Naprawdę wiele wybacza. Zapomniałam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak sadzicie truskawki, to pamiętajcie o tym, żeby ich nie sadzić po same liście, nie za głęboko. One mają tutaj takie oczko, z którego będą się rozrastać, więc nie za płytko, czyli nie tu, nie za głęboko, czyli nie tu, tylko dokładnie na tej granicy.